Początki kina superbohaterskiego nie były najlepsze, ale dziś tak zwana era Schumachera jest na szczęście tylko ciekawostką. Służy jako sentymentalny powrót do czasów, kiedy jeszcze niespecjalnie filmowcy wiedzieli, jak przenieść komiksową stylistykę i konwencję na duży ekran z udziałem prawdziwych aktorów. Sztuka ta wychodziła jednak nieco wcześniej w przypadku seriali animowanych. Kultowa kreskówka X-Men The Animated Series do dziś jest pozytywnie wspominana przez fanów, ale dość często zapomina się o niebagatelnym wpływie tej animacji na inne seriale utrzymane w podobnej stylistyce, ale także na filmy kinowe. X-Men było przełomową kreskówką pod wieloma względami. Po pierwsze, zapoczątkowała Marvel Animated Universe, do którego należała również dobrze przyjęta wówczas animacja Spider-Man The Animated Series. Po drugie, była to pierwsza duża adaptacja X-Menów poza medium komiksowym. Stworzenie serialu skierowanego do widzów żądnych przygody w sobotnie poranki nie było łatwym zadaniem. Producenci nie mieli przekonania, jak skutecznie wykorzystać mocne komiksowe charaktery i motywy i jednocześnie skierować produkcję do najmłodszego odbiorcy. Mówimy przecież o mutantach, ludziach z genem X, którzy dyskryminowani są przez Homo sapiens, co przybiera często drastyczne formy. Coś, co można odnieść wciąż do czasów obecnych i problemów na tle rasowym. Jak zatem zaprezentować to w kreskówce? W książce X-Men – The Art and Making of the Animated Series dowiadujemy się o nietypowych inspiracjach, które pomogły w odniesieniu sukcesu. Better not breathing. Come on, pretty boy. Make a girl feel welcome. Okazuje się, że twórcy podglądali pracę wykonaną przez serialu aktorskim Hill Street Blues. Z dzisiejszej perspektywy jest to typowy kryminalny procedural opowiadający o życiu i pracy policjantów z posterunków w Chicago. Jednak na początku lat 80. zdecydowano się urozmaicić motyw znany jako policjanci kontra złodzieje. Zamiast pojedynczych historii, tzw. złoczyńcy tygodnia, serial traktował historię w sposób koherentny, a zatem historia bohaterów rozwijana była w każdym kolejnym odcinku. Wątki nie miały swojego początku i końca w obrębie jednego tylko epizodu, ale trwały niekiedy przez cały sezon. Sukces serialu i przełomowe podejście do narracji było inspiracją dla twórców i producentów serialu animowanego o X-Men. Ówczesny dyrektor wykonawczy Foxa, Sidney Evanter, zdecydował się w podobny sposób potraktować kreskówki kierowane do młodszych odbiorców. Jak sam mówił po latach, ten przełomowy sposób zmienił jego rozumienie treści telewizyjnych. Nie chciał, żeby jego produkcje rozwiązywały problem w jednym odcinku i w następnym już o nich zapominano. Animowani X-Men weszli na małe ekrany na długo po ostatnim odcinku Hill Street Blues, ale inspiracja wciąż obecna była w głowach producentów. Jednak jeśli mówimy o producentach kolejnych seriali kryminalnych, owa inspiracja nie powinna zaskakiwać. Jednak na początku lat 90. zdecydowano się taką formułę przenieść na serial animowany o superbohaterach. Przypomnę, że był to okres trudny dla komiksów w ogóle, a już tym bardziej dla przenoszenia historii obrazkowych w ramach adaptacji na duży lub mały ekran. Brakowało zwyczajnie sukcesów, a próby podbicia Hollywood paliły na panewce. Po udanym Batmanie Tima Burtona kolejne próby pokazywania na ekranie superbohaterów były raczej kiepskie. W 1995 roku na ekrany zawitał Batman Forever w reżyserii Joela Schumachera i stało się coś niebywałego, bo komiksowa stylistyka, infantylizm, sutki na pancerzu Batmana, to wszystko sprawiło, że nawet fani komiksów mieli problem z takim podejściem do herosów na ekranie. Tym bardziej podejście Evantera do stworzenia koherentnej narracji w serialu dla dzieci było ryzykownym podejściem. Inni producenci obawiali się, że młoda widownia nie da sobie rady z taką produkcją. Czy będą w stanie zapamiętać wydarzenia sprzed tygodnia, połapać się w wielowątkowej intrydze? Evanter nie dawał za wygraną i twierdził, że to nie jest fizyka kwantowa. Ostatecznie okazało się, że miał rację i mimo skomplikowania fabuły X-Men The Animated Series, władze stacji i producenci dostali na tacy, że jednak dziecięcy widzowie mają znacznie większe kompetencje niż przypuszczali. We refer to it as the mighty Marvel Universe versus the DC Heroes. And then... Lata 90. nie były specjalnie dobre dla Marvel Comics. Wydawnictwo przeżywało kryzys i doświadczało słabszych wyników sprzedaży. Wciąż jednak bardzo dobrze do lat 80. radziły sobie komiksy o grupie X-Men tworzone przez Chrisa Claremonta. To właśnie jego fabuły były podstawą odcinków serialu X-Men. Prowadził on skomplikowaną narrację wokół komiksów, pokazując wielopiętrowe intrygi i sporą liczbę bohaterów. Nieprzypadkowo porównywano jego historię do połączenia melodramatu z operą mydlaną. Dodając do tego nieskrępowaną niczym akcję, był to wbrew wcześniejszym wątpliwościom znakomity materiał na serial telewizyjny. No place to hide.
Do dziś po sieci krąży pierwszy odcinek pilotażowy serialu o X-Men, który stylistycznie przypomina ostateczny produkt, ale jeszcze zdecydowano się na dokonanie korzystnych zmian. To i tak byłby na pewno lepszy serial od wcześniej planowanego pomysłu, aby Cyclops i Profesor X jeździli furgonetką po świecie i werbowali młodocianych mutantów, coś w stylu kultowego Scooby-Doo. Chciano podejść do serialu dla dzieci w sposób infantylny, sprzedać im produkt dobrze znany, ale w oparciu o bohaterów Marvela. Ostatecznie do tego nie doszło i otrzymaliśmy produkcję, która nie tylko udowodniła, że dziecięce zdolności poznawcze są na wyższym poziomie niż myślano we władzach stacji, ale jeszcze znacząco udało się wpłynąć na kinowe produkcje. Z książki Niezwykła historia Marvel Comics Shona Howe dowiadujemy się, że sukces serialu animowanego pozwolił Marvelowi na wywalczenie atrakcyjnego kontraktu ze studiem 20th Century Fox na aktorski film. Warto dodać, że jest to jedna z umów, która uratowała przed finansowym upadkiem wydawnictwo Marvela. Wcześniejszy sukces zabawek i produktów wokół serialu animowanego był dowodem na zapanowanie mody na mutantów. How could you register her with that mutant control agency as if she were some sort of criminal? Filmowi producenci nie mogą takich okazji przepuszczać, ale wciąż były liczne zagrożenia, bo wcześniejsze produkcje Schumachera skutecznie wstrzymały rozwój kina superbohaterskiego. Kevin Feige, jeden z producentów filmów o X-Men, a później szef Marvel Studios i całego MCU, powiedział, że zawdzięczamy Schumacherowi cały ten sukces kina superbohaterskiego. Gdyby nie on, twórcy i producenci nie wiedzieliby, co jest złe i czego widzowie nie chcą oglądać. To pozwoliło na rozwój, zmianę podejścia i zaproponowanie dojrzałej, ale wciąż widowiskowej historii właśnie z superbohaterami w formie aktorskiej. Film X-Men z 2000 roku w reżyserii Briana Singera na pierwszy rzut oka niczym nie przypomina animacji X-Men The Animated Series. Trudno od razu stwierdzić wpływ animacji na film ze względu na czerpanie z tych samych materiałów źródłowych, ale kopiąc głębiej, wreszcie dostrzeżemy sedno. Chociażby fakt, że wielu widzów kupujących bilet na film X-Men miało bardzo pozytywne wspomnienia z kreskówkowego poprzednika. Ogromny sukces finansowy może zatem Fox zawdzięczać kreskówce w jakimś stopniu, bo jednak trudno zmierzyć wpływ na sukces finansowy. Jednak popularność animacji podpowiada, że tak właśnie mogło być. Tomasz Żaglewski w swojej książce Kinowe Uniwersum Superbohaterów pisze wprost, że premiera X-Men w 2000 roku i Spider-Mana dwa lata później były wielkim wybuchem, nową wytyczną dla kina superbohaterskiego. Wybór X-Men i Spider-Mana nie był przypadkowy, oferowano bowiem nie tylko akcje, ale też wątki obyczajowe oraz nie byli to bohaterowie tak rozpoznawalni dla szerokiej widowni. Można było zatem rozpocząć nową drogę, nowy etap w tworzeniu formuły superbohaterszczyzny na dużym ekranie. Punktem wyjścia dla wymyślenia marki X-Men, jak pisze Żaglewski, była właśnie kreskówka z 1992 roku. Sposób prowadzenia historii był o wiele dojrzalszy, a także przenoszono na ekran konkretne fabuły z komiksów. Autor podkreśla, że dzięki temu widzowie mogli poznać kultowe dla X-Menów historie i zbliżyć się do ich świata tworzonego od lat 60. Struktura serialu była bardzo zaawansowana jak na serial dla dzieci i zaskakująco dużo czasu bohaterowie spędzali nie na łupaniu przeciwników, ale na dyskusjach. Producenci filmowi byli świadomi sukcesu animacji i wielokrotnie odwoływali się przy okazji pierwszych X-Men Singera do nostalgii towarzyszącej marce oraz animacji. Liam Burke, scenarzysta komiksów o X-Men, w tamtym czasie komentował, że zwiastun filmu naśladował wprost intro z serialu, prezentując kolejnych bohaterów poprzez charakterystyczne kadry zawierające ich personalia tuż przed spektakularnym pokazem umiejętności. Także bardziej złożona fabuła i nawiązanie do opery mydlanej, które przytoczyłem wcześniej, miało wpływ na filmowy produkt. Wybór X-Men na powrót do tworzenia filmów o superbohaterach po wpadkach Schumachera nie jest zatem przypadkowy i wynika, jak kontestuje Żaglewski, z rozpoznawalności marki i już wtedy rozległej obecności w różnych mediach. Podobne odniesienia możemy znaleźć w wiązaniu serialu Spider-Man The Animated Series z 1994 roku z filmem Spider-Man Sama Raimiego z 2002 roku. Tutaj także mieliśmy elementy wpływające na kształt filmów.
Wciąż uznaje się, że wpływ na kino superbohaterskie miały filmy o X-Men i Spider-Manie, ale ich pojawianie się również z czegoś wynikało. Cegiełkę dołożyły animacje i chociażby przez ten pryzmat warto o nich pamiętać. Magneto's horror.